Siemanko, z tej strony Kolizna Was w kolejnym odcinku z serii Dom. Przepraszam Was za kilka dni nieobecności, ale już wracamy. Dzisiaj mamy troszeczkę, słuchajcie, roboty. Zobaczcie, jaki piękny dzień. Dlatego zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No bo słuchajcie, no tak by wypadało. Ja do Was, jakbym na odcinek wszedł od razu, pierwsze co subskrypcji i łapkę w górę bym Wam zostawił. Więc możecie zostawić, lecimy po 70 tysięcy subów, już niedługo będzie. Także wdzięczny był nawet, jakbyście kolegom na przykład powiedzieli, że ty słuchaj, weź zasubskrybuj mojego kolegę. Bo ja przecież jestem waszym kumplem, także możecie tak napisać, że ty słuchaj, zasubskrybuj mojego kolegę, bo tam brakuje mu trochę do 70 tysięcy i będę wam wdzięczny, słuchajcie. Lecimy teraz na gospodarstwo, tutaj te numer 1, później będziemy jechać na numer 2. Ale aktualnie idziemy tutaj na numer 1, bo mamy jeden rozrzutnik do wywiezienia obornika. Tutaj podobno jest już załadowany, zaraz no, się przekonamy, czy jest załadowany, czy nie. Miał być załadowany, bo czasami to powiem, że z nimi to różnie bywa. Są strasznie niesłowni, gdzieś tutaj powinien być ten... O, jest! A jak? Jest załadowany. Zobaczcie, kastyry to obornika tu nasypali. Jest pełny, także siadamy do John Deere'a. To jest, słuchajcie, John Deere, jeszcze tym chyba nie jeździliśmy. John Deere 6R200, słuchajcie, 50. No to także walnie mocny naprawdę ciągnik. A tutaj mamy rozrzutnik Samson Flex 23. No już tak nie flexuj, słuchaj, nie flexuj się tak. Dobra, siadamy do John Deere'a i jedziemy na pole. Już mam wszystko powiedziane, gdzie mamy jechać. Także tylko teraz wystarczy ruszyć. Kurde, tym John Deere'em. Ja jeździłem podobnym, słuchajcie, ale takim jeszcze... Takim jeszcze nigdy nie jeździłem. Czekajcie, ja tu przyjadę przez tą stertę. Tu tak usypali tej ziemi, tak za bardzo tutaj się nie da przejechać, ale może tam na końcówce jakoś byśmy przyjechali. No to łąką, nie? Nie było trzeba jechać naokoło. Zaraz zobaczymy. A jak? Tutaj sobie przejedziemy, tak myślę. O, tu przejedziemy. Tu jest taki wjazd na łąkę i tym sobie będziemy jechać. Można po łące jechać bez problemu, to nic się, słuchajcie, nie dzieje. Szef nie będzie zły. Ale powiem wam, że podoba mi się ten John Deere, nawet wnętrze ma naprawdę bardzo fajne, zobaczcie, fajnie się to wszystko prezentuje, ładnie. Zobaczcie, ile czasu zaoszczędzimy, jak tu przyjedziemy. Tylko czekajcie, tu płot. Przez ten płot, jak... O kurde. Tu mamy ten problem z tym płotem. Ale płot się kończy gdzieś tu? O kurde, nie. To, żem wjechał, ja w ogóle nawet zapomniałem o tym, że tu jest płot. Ale jak pojadę pod górkę, to może tam jakoś, słuchajcie, wjedziemy, no musimy na pole wywieźć. No łąki w sumie też był, ale to gnojowica była wylewana na łąki. Na jedną tylko łąkę był obornik, bo ona była zaorana. Także na jedną był rzucany obornik. Tu dalej ten płot idzie. Nie ma płotu, słuchajcie, przejedziemy sobie przez las normalnie. No szef, powiem wam szczerze, że szef, żeby to zobaczył, to by mnie tak opierdzielił, że no nie wiem, czy ja bym... Nie wiem, czy ja bym pracował jeszcze, ale na spokojnie. Dobra, przejechaliśmy, przejdziemy tą łąką. Następnym razem będę jechał normalnie ulicę, żeby nikt nie zauważył, bo tu powiem wam, że życzliwych też jest trochę. Ktoś może podpierdzielić i tak to później jest. Zostawcie, kurczę, jeszcze obserwacje na moim Instagramie, jak ktoś mnie nie obserwuje. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. A my zobaczcie, już jesteśmy na polu, tylko... Nie przez ten kurde rów. Tu jest wjazd na pole. Te rowy, po co tu te rowy są? Ale w sumie może i dobrze. Takiego błota nie ma na polach. Dobra, wjeżdżamy sobie z tych, ale po tej stronie też takie. Powiem wam, że naprawdę tu jest. Już zobaczcie, ile ja czasu jestem za granicą. Sporo, już kasiory mam walnie odłożone. Dobra, zobaczcie, cyk, obornik, akcja obornik. To jest to, co lubię. Patrzcie, jak to się świetnie prezentuje. Naprawdę, i to oświetlenie robi też naprawdę niezłą robotę. Ten John Deere to mam wrażenie, że nawet... Kurde, ma to nawet lekki problem z tym, tak jak patrzę. Ale jako tako daje radę. Tylko pod to górkę ma problem. Ale ja też szybciej bym tu nie mógł jechać. Także te 6, słuchajcie, 6, 8, 7 kilometrów, tak coś mniej więcej takiego, jest taka prędkość optymalna. No bo to musi przecież dobrze rozrzucić. Ale dobrze rozrzuca. Zresztą sami, jak widzicie, dosyć szeroko. To ogólnie też będzie orany na pewno. Będzie trzeba to zaorać, ale to już tym zestawem, co jest na drugim gospodarstwie, chyba on aktualnie jest na drugim gospodarstwie. Zresztą będziemy tam jechać, to zobaczymy. Ale wiecie, chodzi mi o tego dużego John Deere'a, tego starszego. On jest pod pług podpięty, więc wydaje mi się, że raczej tamtym John Deere'em będziemy to sobie orać. No bo on jest dosyć mocny, nie? I daje sobie bez problemu radę z tym pługiem. I on nawet ma tam chyba koła te bliźniacze z tyłu. Tak, on ma koła bliźniaki z tyłu, bo jest jeszcze jeden taki sam, chyba troszkę słabszy, co koła za kiedyś ukradli. Nie wiem, czy oglądacie to serię na bieżąco. Ale kiedyś koła ukradli w takim jednym John Deere, to jest ten sam, tylko że no troszkę chyba słabszy, wiecie?
Ale zobaczcie, fajnie, fajnie to idzie. Tu tego obornika to naprawdę trzeba sporo. Tam ta kupa co jest, to mi się wydaje, że bardzo możliwe, znaczy bardzo możliwe, na pewno cała pójdzie na to pole. Albo nawet jeszcze będzie trzeba dowozić z 10, ale oni akurat obornika, powiem wam, że mają bardzo dużo, także z obornikiem nie ma problemu, nigdy. Zawsze zostaje obornika, nigdy nie było tak tutaj, odkąd tu jestem, żeby wiecie, żeby obornika zabrakło. Zawsze obornik, kurde, zostaje jeszcze na drugi sezon, ale widzicie, kurde, nawet w koło tu nawet nie ma opcji, żeby tu pojechać. Nie wiem, czy do końca tu dojedziemy, do tego rogu. Jak dojedziemy, to będzie ok. No ale takimi maszynkami dobrze się naprawdę pracuje. Dojedziemy? Damy radę? Tak, damy radę. Zobaczcie, jeszcze podjadę kawałek w tą stronę. No i superancko. No ale dookoła niestety nie da rady. Tam jest troszeczkę taki jeszcze większy rozrzutnik, aczkolwiek on się popsuł. Tam ile? Ze dwa rozrzutniki tylko nim wywieźliśmy. No i niestety się popsuł, dlatego teraz tym troszkę mniejszym tutaj działamy. Ale też on daje radę świetnie, jak widzicie. No ja niestety tylko jeden rozrzutnik mam. O, dobra. No i mamy koniec. Także wyjeżdżam sobie tam, polecimy naokoło. Ja niestety tylko jeden rozrzutnik, bo ma padać deszcz. Tu zaraz przyjdzie inny pracownik, bo on gdzieś po coś pojechał i ma wziąć ten zestaw, będzie tutaj rozrzucał. A ja w tym czasie mam jechać, słuchajcie, po bele. Bardziej te kostki takie duże, bo to nie są bele, tylko te takie duże kostki trawy, bo są na polu, tam ładowarka jest zaprowadzona. Tylko trzeba po prostu je przywieźć. Przywieź stamtąd, no ma deszcz padać, żeby one nie leżały, żeby nie zmokły później, żeby kurde nie, no wiecie, nie skisły tam. Dlatego elegancko pochowamy je. Owinąć może też trzeba. Chyba je będę owijać tutaj, ale to już ja się tym, słuchajcie, nie zajmuję. Ja mam tylko przywieźć. Powiem wam, że tu jest naprawdę dużo ludzi do roboty. Ale roboty też jest dużo, nie? Ja myślałem, czasami były takie dni, co było mniej, na przykład, żeśmy tam coś zrobili i poszliśmy, był chyba tylko jeden dzień, odkąd ja tu jestem, gdzie w ogóle nic nie robiliśmy. Taki deszcz padał, że nic nie robiliśmy, w ogóle innej roboty nie było nawet na gospodarstwie. Ale z reguły nawet jak deszcz pada, to coś na gospodarstwie robimy. Tutaj czasu, słuchajcie, się nie traci. No czasu się nie traci, cały czas trzeba zasuwać. No ale o to chodzi, no robota musi być zrobiona. I troszkę jeszcze na pewno posiedzę tutaj za granicą, bo chcę jeszcze więcej pieniędzy. Choć mam już sporo, mógłbym już w sumie wracać. No ale więcej by się przydało, żeby tam coś, kurde, może więcej kupić. Coś lepszą maszynę, jak przyjadę, bo gospodarstwo bym chciał na pewno jakieś ogarnąć, czy kupić, czy może bym kupił, bym pooglądał jakieś ogłoszenie i bym kupił jakieś gospo. A jak nie, to coś tam swojego wybudować, ale raczej się nie opłaca swojego budować. Najlepiej coś kupić takiego starszego. Dobra, ja mu stawiam to tutaj i idziemy. Idziemy, będziemy na tamto gospodarstwo jechać. Mam nadzieję, że tu jest służbowy samochód, bo ja swojego raczej tu nie mam, tylko mam tam na tamtej gospodarce. Jest służbowy, jest, słuchajcie, golfik. Także siadamy do golfika, to jest służbowy samochód. Bardzo fajny. Ja powiem wam, że... Wiecie co, pojedziemy drugim służbowym, bo ten to patrzę, że z tymi dźwiękami to coś ma nie tak jest. Pojedziemy tym pick-upem, kurde. Dobra. Golfik się chyba zepsuł, elektryczny chyba jest. Dobra, cofamy tutaj. Cofamy do przodu i lecimy tam. Tam musimy wziąć Zetora z przyczepu i jechać tam na tamto pole. Załadować sobie ładowarkę. Ładowarka jest już zaprowadzona. O kurde, czy on driftuje? Czy ja bokiem poleciałem nim? Czy mi się tylko wydawało, słuchajcie? Nie, wydaje mi się, że leciutko bokiem poszliśmy. Czekajcie, ja wjadę tu na łąkę, zobaczymy. I teraz, i ciach. No tak nie za bardzo wam powiem chyba, wiecie? Tak nie, no tak leciutko, ale nie za bardzo. Dobra i tak, musimy wziąć Zetora z przyczepu, on jest podpięty do przyczepy, słuchajcie. No na bele, przyczepy na bele, yo. O, nie, czy trzeba podczepić, czy może... O, zobaczcie, samochód mój tutaj stoi, bo ja ostatnio wróciłem z takim chłopaczkiem, bo on też tu... O kurde, walnąłem sobie w samochód. Dobra, zostawiam tutaj, gdyby chcieli, to sobie odstawią. I ta, o, tu Zetor już patrzy przygotowany. I mówiłem wam o tym żądirze, nie? Zobaczcie, on jest na bliźniakach, więc tym będziemy na pewno orać. No i z tym pługiem Lenkena, nie? To jest Titan 18, zobaczcie, tu jest, czekaj, 3, 6, no zobaczcie, tu jest, kurde, 12. Boże kochany, jakie 12? Mamy tutaj 9 skip, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skip, także 9 skip to jest naprawdę bardzo dużo. Tu jeszcze, zobaczcie, kolejny transport przyszedł, więc siadamy do Zetorka ZTS 16, 2, 4, 5.
Słuchajcie, z przyczepą tą, kurde, zobaczcie, konowka prawie umyta. Ciągnik niestety troszkę brudny. Światełka, ale dźwięk to ma, powiem wam, że potężny. Także siadamy. Kable podpięte w ogóle? Podpięte, przygotowane. No, powiem wam, że dźwięk ma naprawdę niezły, dobra. Ciach, i jedziemy tam na to pole. No, kawałeczek mamy, no co będę mówił, kawałeczek jest. Ale to ze torkiem raz, dwa się pojedzie. No i stamtąd mamy przywieźć. Nie wiem, ile tam jest tych kostek, szczerze wam powiem, że no nie wiem. Trochę jest, ale nie jakoś dużo chyba. Chyba nie jakoś dużo, tam ile. No przyczepa, no może nawet, no może nawet przyczepy nie będzie, albo i będzie. No nie wiem, nie wiem, ale też szef mi kazał pod sam dekiel nie kłaść, bo ktoś podpierdzielił ostatnio. I wracał taki łepek z przyczepami, miał na full załadowany i policja złapała, bo ktoś podpierdzielił. I policja jechała, tak jak ja wtedy z drzewem jeździłem, nie? By mnie policja złapała, to znaczy szef by zapłacił mandat, bo to on mi kazał, ale mimo wszystko, po co mi te mandaty, kurde? A powiem wam, że tutaj w Niemczech to mandaty są duże. Nie ma co gadać, ale mandaty są walnie duże. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Opór! Oporowo, całodobowo! Słuchajcie, tak jak wy to mówicie, wielu z was tak mówi, te oporowo. Skąd to się wzięło? Opór! No ale słyszę to bardzo często, wam powiem, bardzo często słyszę ten oporowo. Tu jeszcze łąka będzie do wykoszenia jedna. Także przyjeżdżaj ta, macie robotę u mnie. Ja wam załatwię tu u szefa robotę, ale dźwięk to nie gadajcie, bo zajebisty, co? Zobaczcie, i wpalnik teraz. A wkręca się na obroty, zobacz. I zmiana, ale tam przyczepa lata, kurde. I ciach, i wkręca się skubaniec. O to właśnie chodzi. Cyk, cyk, cyk. Kurde, ale się kurzy, co? Czekajcie, ja łąko pojadę trochę równi. Tak ona nie zebrana jeszcze to. No ale jedna przyczepa starczy, tam dwóch nie ma co brane, tej drugiej chyba jeszcze nie ma w ogóle. Nie wiem, gdzie ta druga jest. Ale nie widziałem jej. My jedziemy tu chyba na wprost. Nie wiem, czy ja dobrze pojechałem. Wiecie co, nie wiem, czy dobrze pojechałem. No ale chyba dobrze, tak mi się wydaje, że chyba dobrze. Powinno być git. Tu gdzieś nie da... no... A zaraz zobaczymy, ojejku, nawet jak źle pojechałem, no to się zawróci najwyżej, już mamy... mamy czas, nic się nie dzieje. Dobra, cyk. Tu, zobaczcie, tu wszystkie pola to praktycznie ich, te chyba tylko nie, a to, to też jest ich łąka. No mówię wam, w okolicy tu nie ma gospodarstw w ogóle praktycznie, oni mają te dwa, gdzieś tam mniejsze jeszcze może są, ale tu praktycznie tereny to są ich, można powiedzieć, że cała wioska, nie? Wykupowana, ale te gospodarstwo już wiele lat. Wiele lat, pieniążki mają, pieniążki, wiecie. I jakie sprzęty, tu wszystko jest, co byś, tylko Ursusa nie widziałem. Szczerze mówię, że jeszcze Ursusa to tutaj nie widziałem. Dobra, jedziemy przez ten las, nie wiem, czy ja dobrze jadę. Chyba do... a jak, dobrze. Bo tu deszcz ostatnio wygonił, zobaczcie. Widzicie, co tu jeszcze pokosy? Bo nie jest sprasowane, bo deszcz ostatnio padał. Nie zdążyli sprasować, ktoś przyjechał, tylko nie wiem, kto to. Chyba Christian jaki, albo Michael, nie wiem, ale tutaj właśnie przyjechał prasować. No i zobaczcie, zrobił tylko raz w koło i nic, niestety, i deszcz wygonił, a tu powinna być gdzieś sterta tych belek. A jest, ładowarka, zobaczcie. Ładowareczka jest i mamy styrtę. Tam jeszcze na polu, o, koleżka, zobaczcie, te co ostatnio my tam robiliśmy. Koleżka jeszcze tam na polu, ale tam te okrągłe bele, a tu mamy te kwadratowe, dobra. Podjeżdżam, cyk, elegancko wsiadamy do ładowareczki JCB, odpalamy brykę. No i co, i będziemy ładować tutaj troszkę tego, nie wiem, ile nam to zajdzie, ale myślę, że niedługo. To ile to tego się tu zmieści, za dużo się nie zmieści, to nie wiem, jakie to są 200, nie powiem wam, jaka to jest wielkość tych, ale to nie są te największe. Tutaj troszkę takie mniejsze, ale oni mają taką prasę i tak im właśnie robi. Ja wam powiem szczerze, tak z doświadczenia tutaj jak robię, że lepiej się tej właśnie kostki ładuje niż okrągłe. Z tymi kostkami nie ma takiego pierdzielenia, wam powiem. Lepiej, jak dla mnie, ja wolę, szczerze wam powiem, że ja wolę kostki. Cyk, chapiesz, podnosisz, ci tam się nic nie kulkuje, nic nie spada i nie ma żadnego problemu. A z tymi okrągłymi belami to wam powiem, że non stop jakieś problemy. Jak nie spadają z przyczepy, to... problem, no ale wiecie zresztą sami, bo pewnie też macie gospodarstwa, też ogarniacie robotę, więc ja wam będę tłumaczył, sami dobrze wiecie. Dobra, ja tu od razu
Od razu i na górę będę pchał, tylko poczekajcie, tu trzeba może te deczko poprawić. O, to tak o, poprawimy, fajnie, żeby to było elegancko. I od razu na górę możemy pchać. O, cyk, cyk i cyk. Dobrze jest, a napiszcie w komentarzu, jak tam u was, co tam u was słychać, słuchajcie. Jak wam dzień minął, czy oceny jakieś fajne w szkole dostaliście, czy liche. Czy udało wam się jakąś piątkę dostać? Pewnie wy na samych trójach ciśniecie. Nieładnie, nieładnie. Trzeba kurczę się jej pouczyć. A to my dużo tutaj nie załadujemy, wam powiem. Trzeba się uczyć, bo nauka to potęgi klucz. A jak zbierzecie dużo kluczy, to zostaniecie woźnymi. To będzie luksus. Powiem wam tak, nauka jest moim zdaniem ważna, ale nie najważniejsza, bo ważny też jest w życiu pomysł. Masz pomysł na siebie, to poradzisz sobie. Jak nie masz pomysłu wtedy, to już pojawia się problem. Jak nie masz pomysłu na siebie, nie wiesz, co chcesz w życiu robić, no to wtedy wam powiem, że macie lekki problem, bo warto fajnie mieć w życiu jakąś pasję, jakieś zainteresowania. No wtedy, kurczę, no po coś się żyje. Ogólnie, no najważniejsze to, żeby w życiu nie stracić jakiegoś takiego celu, nie? Jakichś takich, kurde, marzeń. Marzeń i celów właśnie, do których się dąży, bo jak właśnie tego zabraknie, to tak traci człowiek troszeczkę, ja powiem, sens życia. No mi na przykład takich rzeczy nie brakuje, mam dużo celów, mam dużo marzeń do spełnienia. Chciałem na przykład jakiś inny kraj zwiedzić niż Polskę, na przykład nigdy nie byłem w żadnym innym kraju. Byłem raz na Litwie, tylko słuchajcie, z tatą. Byłem, jak tata ciężarówką jeździł, to raz byłem z tatą na Litwie. No a tak nigdy nie byłem za granicą, więc chciałbym kiedyś pojechać. O, góry bym chciał zwiedzić, bo nigdy w górach nie byłem też, w polskich, nie, górach. A tam za granicą też nie ma co gadać, ale nawet w polskich górach nie byłem, także chciałbym kiedyś pojechać, teraz prawo jazdy mam, no to pewnie kiedyś się wybiorę, ale to też wiecie, trzeba mieć fundusze na takie wycieczki, bo to nie jest taka prosta sprawa. Niestety, no. Nie są takie tanie te wycieczki, chociaż wam powiem, że stosunkowo, tak jakby się jechało tam w kilka osób, to nie jest tak drogo, no. Nie jest tragicznie, no wiadomo, no. Są to duże pieniądze, ale powiedzmy tam za jakiś wyjazd byście dali na przykład z tysiaka, nie? Kurde, ze wszystkim. To nie jest duże, to zależy na ile osób. Ale jak z tysiak by poszedł na jakieś fajne... O kur... Na jakieś fajne wakacje, no to nie jest źle, no zależy, no... Wiecie, tysiaka to jeszcze jest człowiek w stanie odłożyć sobie. No tam nie mówię już o jakieś 10 tysięcy czy ileś. O takie wakacje. No niektórzy i na takie jeżdżą wakacje, wiadomo. Każdy ma inne tam fundusze, inne... Czekaj, to ja to poprzypinam, bo to mi zaraz się z tej przyczepy spier... Już nie powiem brzydko, ale widzicie już, co się dzieje z tym ciągnikiem, z tą przyczepą. Ręce opadają. Cofaj tym gruzem. Przyczepy porobili jakieś gówniane i spadają. Nie wiem, co to się z nimi dzieje. Jakieś porozpierdzielane tutaj jeździ, kto chce tymi przyczepami. Jakieś luzy mają, że one tak same chodzą, tańczą. Bez przesady, mówili kupić lepsze przyczepy. Nie no, nie jest źle, słuchajcie, i tak nie ma tragedii. Nie ma co narzekać. Nie narzekaj na szefa swego, możesz mieć gorszego. Ja nie narzekam akurat tu na szefa, bo powiem wam, że to złoty chłop. No i zara będzie boom! Zara będzie boom! Tylko czekać! Widzowie, ja to zapakuję, zara się, widzimy! Widzowie, podjechałem z drugiej strony, no i załadowałem to, zobaczcie, no tak to mniej więcej wygląda, no. Więcej nie ładuję, tu niby można by było jeszcze, ale już ja się w to nie będę bawić. Mogłem to podsunąć tak trochę w tą stronę i jakoś to załadować, ale dobra, następny transport inaczej to zrobię, na razie dowiozę. Tak, i też będzie ok, myślę, że... No już załaduję na jeden transport, no i będzie... Będzie dobrze, będzie luks. No kurde, no teraz niestety. Dobra, światła włączam, tu ciemno coś w tym lesie. Się nadenerwowałem trochę, jeszcze będę musiał te... posprzątać, pogarniać. O, te wszystkie belki, co tutaj są. No na razie to nie są nowe robione, no bo jeszcze jest mokro dosyć. Ale spokojnie, te trzeba zabrać, co mają leżeć, niech... Niech kurde ten, i tak on jest zmoknięty już, no bo deszcz padał, także przemokły. No ale no to nic, no na to już człowiek nic nie poradzi. Tak niestety musi być. Lecimy teraz na chatę, to wyładujemy, tam stoi ładowarka. I co wam jeszcze, słuchajcie, mogę, moi drodzy, chętnie widzowie, powiedzieć. Świetna pogoda jest na dworze już, zaczyna się robić naprawdę fajnie, ciekawe jak na majówę będzie. Chociaż świetna, ja gadam, że świetna, tam patrzę, chmury takie idą, że będzie padać pewnie. Dzisiaj powiem wam, że dzień pełny nagrywek. Z Michałem nagrywaliśmy od rana.
No i teraz co, prawie 15 jest, nagrywam dla was ten odcinek teraz, ale no ale będziecie mieli go troszeczkę później, jakoś pod wieczór, bo zanim on się tam wyrenderuje, wiecie, no to troszkę zejdzie. No ale teraz pokazuje 13 stopni, później, a nie, nie pokazuje, że ma padać, ale prawdopodobnie będzie padać. No tak, mam nadzieję, że będzie ciepło, no bo to wiecie, kurde, ta pogoda, jak się zmienia później, też nadaje na sobotę, niedzielę, kurde, deszcze. Ale w następnym tygodniu już ma być ładnie, po 18 nawet stopni, także jestem zadowolony. Wiecie, ja na Podlasiu mieszkam, to u was może być troszeczkę inaczej, no wiadomo. Może być inna sytuacja, ja na Podlasiu taką pogodę mam. Na Podlasiu nie ma co narzekać, tylko kurde internet słaby, nie? No i tam te samoloty, kurde, najgorsze, jak latają, to trzeba z dzidami latać i nie wiecie, i no i ja tam, kurde, roztegacać, ale tak to ogólnie jest dosyć, mam wrażenie, że dosyć przyjemnie. Dobra, skręcamy powolutku, żeby przyczepy nie roztegocić. A czekajcie, kurde, gdzie miałem te picie? O kurde, co jest? Ja pierdzielę, ja tylko po picie się chyba schyliłem. Co to się stało? O kurde! Ja pierdzielę! Zobaczcie, bele całe, bo pasami spięte. O ale odpierdzieliłem, Boże! Już drugi raz, samochodem też kiedyś walnąłem. Co mam teraz zrobić? To jest przy gospodarce, zaraz ktoś przyleci, ktoś to zobaczy. No teraz już ja się nie wymigam z tego. Co tu się stało? Ojej, kurde, samym przodem w to, ale to jakie mocna belka musi być. Obciążnik, te, kurde, pewnie całym przodem poszedł, aż się powykrzywiały opony. Ało, drzwi spadły. Drzwi spadły, co tu jeszcze? Dach się troszkę chyba przekrzywił. Kurde, trochę dach się, a kabina cała? Kabina, tu nic się nie zruszyło. Czekaj, to tak spojrzę z przodu. Ciężko powiedzieć. Ty, kabina też chyba się trochę ruszyła. O kurde, tłumik się nawet zgiął, jakoś ta maska musiała go. Maska też się wgięła. No to mam niezłe problemy teraz. I co ja teraz powiem? Co ja powiem, że kurde, picia szukałem? I się zagapiłem? Widzowie, żeby tylko z tego problemów nie było, żeby nie musiał znowu pieniędzy jakieś płacić. Nie wiem, co to się dzieje, cały czas coś, kurde, mnie dotyka tutaj. Same kłopoty, ja nie wiem, co mam zrobić. Kurde, tylko że nikt nie po policję za mną nie zadzwonił. No pewnie zadzwonią, no bo to... Boże, i znowu problemy. Nie wiem, no i jak ja mam zadzwonić do szefa, powiedzieć, że wypadek miałem? Może powiem, że coś mi wybiegło, co? Powiem, że coś mi wybiegło tutaj na drogę i... Powiem, że coś, kurde, że sarna, tylko że uciekła, ja... Że próbowałem skręcić, ale dobra, nie będę... No, albo coś, nie wiem, że ktoś przejeżdżał i... No nie wiem. Tylko, żeby mnie z roboty nie wywalili, bo będzie problem. Dobra, widzowie, już muszę kończyć ten odcinek, nie wiem, dzwonię do szefa, w kolejnym odcinku pewnie się dowiecie, co się stało, ale... Trzymajcie się, następnego, życzcie mi powodzenia, stawcie chociaż łapkę w górę na pocieszenie i subskrypcji, będzie fajnie, ale nie wiem, dam wam znać po kolejnym odcinku, co z tym fantem, zobaczcie. Dobra, na razie.